Witam Was, szanowni koledzy, o mroźnym poranku, ale ciepłym sercu. I z wielką radością, ochotą pragnę zaprezentować Wam swój kolejny film. Dzisiaj tylko i wyłącznie nastawiłem się na Brzanę. I tylko i wyłącznie ona mnie interesuje, dlatego całą swoją politykę zanętową, jak i również łowienie poświęcam tej królewskiej rybie. Czy uda mi się ją złowić? Oczywiście nie mogę tego wiedzieć. Niemniej na pewno będę się cieszył z przyłowu w postaci płotki, czy też w postaci klenia jakiegoś większego, czy nawet leszczyka. Niemniej najbardziej liczę na te największe ryby, te najbardziej szlachetne, najpiękniejsze, tak zwane królewskie. Dziś postaram się mówić wyjątkowo mało. Życzcie mi wszystkiego najlepszego, a ja Wam życzę miłego oglądania. Pierwszy rzut.
Jest! Jest! Słuchajcie, miałem więcej szczęścia jak rozumu tym razem. Popatrzcie się, co się stało z moim podbierakiem. Jest dziurawy. I tutaj wlazł mi ołów i nie mogłem sobie poradzić. Stąd wyglądało to z waszej perspektywy śmiesznie, ale z mojej nie. Na szczęście się udało. Muszę teraz o drodze zerwać. Nie. Ale zobaczcie, brzana zapięta jest o tutaj, w środku, widzicie? Tu jest haczyk. Ja go teraz wyjmę. Muszę sobie pomóc ją położyć, bo po prostu nie dam rady. Drodzy moi mili, pora zakończyć dzisiejsze wędkowanie. Z wynikiem 1-1, znowu remis. Jedną brzanę straciłem, naprawdę jestem szczęśliwy, ponieważ złowiłem ponad i to całkiem wysoko regulaminową brzanę. Dlatego naprawdę ja, uwierzcie, cieszę się praktycznie z każdej królowej rzeki. Tą, którą straciłem, drodzy, no niestety, tak się stało, praktycznie urwał się przypon. Osobiście uważam się spełniony, ponieważ nastawiłem się tylko i wyłącznie na brzanę. Praktycznie nie puszczałem się w dalsze rewiry rozmycia. I być może popuszczając tam spławik, nie, mógłbym mieć o wiele więcej ryb. Ale poszedłem wabank. Złowiłem to, co chciałem. To na tyle, drodzy, dzisiaj. Wszystkiego najlepszego, pozdrawiam was serdecznie i jak zawsze, drodzy, do następnego razu. Chyba już jest na drugim brzegu. Na razie nie mogę nic zrobić. Nic. Nie wiem, czy ta ryba podpłynie do mnie, bo na razie nie chcę. Wybaczcie, muszę tam iść. Muszę sobie pomóc. Życzcie mi wszystkiego najlepszego. Słuchajcie, dajcie mi odsapnąć. Rybeńka wraca do wody, już jej nie męczę. Jest! Poszła! Przyjaciele drodzy! Co mam powiedzieć? Życzę wam z całego serca takiej ryby, takiej walki. Jest!